Yo, cześć, siemanko, tu Dieselholik, nadajemy z Bogusiu w Gorce, przyjechaliśmy właśnie na rajdy. Przyjechaliśmy Chevroletem, mieliśmy przyjechać tym, ale się niestety nie udało. No trudno, coś tam będziemy kminić. Pokażemy może miejscóweczkę, tutaj mamy loże VIP. Już jedna noc za nami, jest piątek, a my już tu jesteśmy od czwartku. Już zdążyliśmy się zaklimatyzować, są dwa namioty, plus jeszcze auto, można spać tu, tam, jest ekipa, zaraz będzie impreza. Mamy tu jeszcze taki tarasik widokowy, chłopaki tutaj coś nam nagrywają. I stąd widać wszystko. Jest dużo, dużo atrakcji, nie zabraknie, widać nawet stara do wygrania, którego zmienili, wcześniej był 244, jest 266. Jak to się stało? Chyba oś jakąś dospawali. Jest jeszcze radio SK, jest jeszcze TEC 2000 tam gdzieś z tyłu. I w ogóle młyn jak cholera. Miało być, a nie ma. Mieliśmy pojeździć, zrobić tutaj, wiesz, melinę, postawić gdzieś na górce, żeby ludzie do nas wycieczki robiły na bimberek, a okazało się, że chuja i mamy tutaj tylko taki skromny taki namiocik. No jest jeszcze gaza, mogłem wziąć, ale to gaz też się połamał od samego wyciągania osi, to nie ma sensu nawet. Tu by to w ogóle, co by się jeszcze połamało w tym gazie. No to pszczółeczką to by zrobiło tutaj. Trochę kurno, świński rej by narobił roboty. Ten odcinek to będzie taki stricte z mojego punktu widzenia. Co ja tutaj widzę na rajdzie, jak to wygląda w naszych oczach, jak tutaj przyjechaliśmy, nie jesteśmy organizatorami i też zostawmy profesjonalistom całe omówienie rajdu. A z mojej perspektywy to wygląda, o, widzicie, tam jest piwko Perła, jest jeszcze kebab, jakiś kubek box, frytkobus. Wczoraj byliśmy też na tym breakdance'ie, te takie AMG samochodziki, w kółko coś się tego to wytelepało, tak, przeciążenia takie, że aż mi gdzieś gałki zaczęły spieprzać do tyłu. Później może te samochodziki fajnie się odpali. Może ktoś zaprosi do jakiegoś stara, żeby się powozić. A póki coś, to trzeba sobie radzić. No, czymś by poupalał. No, jesteśmy na rajdzie, no musimy czymś jeździć, bo to tyle tu jest dookoła tego wszystkiego. I samemu też w krwi się czuję, że trzeba coś poupalać. No, a to, co na razie mam, no to jest jedynie sprzęt kaskaderski, wiadomo. Dieselholik jeździ bez pasów i objadę cały rajd na rowerze. A tam się śmiejecie. Stąd właśnie widać wszystko, jak, gdzie jest umiejscowione. Tu pod nami jest scena, będzie orkiestra Dua. My tu mamy zaraz loże VIP obok, z tej strony, taka półka, troszkę niżej. No to pierwszy ogień, no to są tutaj jakieś maki, nie McDonaldy, tylko takie amerykańskie ciężarówki. To drugie to, nie wiem, Peter Birt albo jakiś... Przejbić to co jest. Nie masz duma? No to jest maksymalnie. Ale chuj. Dobra, ławeczki. Przed chwilą tam opierdziel zgarnąłem, żeby nie kurzyć, chociaż mokro jest. Jeszcze fajna zabawka, to tam jest Tatra i czołg. Czołgiem będą jeździć po wrakach samochodów. Mogliby po dobrych samochodach jeździć, bo to po wrakach co to za jazda. Gazikiem próbowałem, no to po tym się da jeździć, po całym samochodzie. Przyjeżdżają co chwilę nowi zawodnicy. Tutaj pięknie widać właśnie stara do wygrania stoi na górce, ten strażacki. No, pójdziemy może zobaczyć te wraki. Tam trasa jest po tamtej stronie. Tu jest wjazd, zacznijmy od początku. Tu jest wjazd, wjeżdża się, od razu scena, jakieś tam kempingi. Za drogą też są kempingi główną. A cała trasa jest, tam jest podjazd i z tamtej strony jest trasa. Tam będą, dzisiaj chyba zaczynają starty. No to pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to samochody były bardzo ładnie przyszykowane.
Ogólnie wszystko jest na miejscu, nic nie jest druciarsko robione. Ładnie to wygląda, ale czy tak naprawdę robi w terenie, to się dopiero okaże. Fakt tutaj nie Bieszczady, to nie ma takiego błota, że ci koło urwie, tylko są kamienie, co ci koło urwą. Znajdujemy się teraz na gruzowisku. Dobra, nie krytykuję, ale tak trochę myślałem, że będzie z kołami przynajmniej, jakby się te felgi, żeby się łamały albo coś, a to takie coś, może się jeszcze zdziwię, może to jest tak opostawione. To chyba nie będzie, że jak wkleję lepę, to nic się chyba nie stanie, co? Zaznaczymy swoją obecność, żeby wiedzieli, że ktoś taki jak Dieselholik był, a może nawet jeździł tym autem. Co jak to benzyna? Oho. Jak mnie rozjedzie czołgiem, to ja ci to później przypomnę. To ja rozjadę pszczółką czołg. Co, upalamy dalej. Jest tu Subaru, jest tu jakiś Volkswagen, to nie wiem co to jest. Wygląda jak Audi, może jakaś Alfa Romeo. Piotrek, w Baligrodzie też jest czołg, mogliśmy czołga wziąć. W Baligrodzie jest T34, mogliśmy przeciąganie linii zrobić. Tylko tam silnik ze Steyera trzeba wstawić. Trochę większy jest niż ten w Baligrodzie. Ale! I tu by się taka ładna wlepa. Ciekawe, czy dadzą wlepy sobie wkleić. Pewnie nie, bo to jest wojskowe, to nie wolno. Zobaczy, który w garnizonie, zaraz będzie kara. Czyszczenie kibla szczoteczką do zębów za przyklejenie wlepy. Jakieś Optimum Prime. Nie taki straszny jak na filmie. O, nawet na skończy da. Ważę, bo ci oddam. Idź do Puchento. Ta opona dobra. Ja mam takie łyse. Jadą świry, jadą! O, to kradzikiem się przejechaliśmy. Tak to wygląda. Może tu w dół będzie jechał. To się też go nagra. No, kiedyś. Kiedyś takiego kraza może sobie kupię. No fajnie, fajnie. Elegancko. Taka miejscóweczka. Michał, powiedz coś o miejscówce. Szczytujemy. Jest firmowo, jest firmowo. Tak, firma zainwestowała. Ta. Firmuj to swoim nazwiskiem. To zachodzi. Trzeba dopisać. Flamajstrem. Waldemar Kasto. Tu jest ta 13. Teraz. Dawaj teraz mocniej. Jak wyjedzie, to otwiera piwo. Gdzie? Co się stało? Co ty gadasz? Co się stało? Na rajdzie technicznie. O! Włączył tryb technika. Aja! Piękna zmiana biegu. Idziesz. Blokada z przodu. Dzwoń do niego, niech zapnie blokadę. Co, nie ma blokady? No z przodu jedno koło się kręciło. On by poszedł na blokadzie. Wiesz jak robi Jelksza? Pokaż jeszcze raz, jak robi Jelksza. Drapał się. I o tym mówię. Diesel. Ten man ma ponoć 1000 koni. Ten man, ten z napisem strach, ten człowiek. This man. Ej. Co ma nie iść? On
nawet nie poczuł tego. Czegoś leci! Szymuś nie jadł śniadania. Jedzie teraz i o, jaki ładny. To jest samochód zdradziecki! Zdradziecki. Kurwa, nigdy nie wiesz, kiedy cię zdradzi. Dawaj plaka! Tak. I to jest piękne teraz. Szybko intervencja. Mechanik wtórny, otwarł maskę, maskę na głowie. Coś pięknego. Komórka, świetle, krople. Chciałbyście benzynę, to macie. Coś jebło. Czemu mój najmniejszej kupisz bo to robi lepiej. Jestem ciekaw, jakby Tatra sprawowała się w Bieszczadach. Na pewno na nią zbieram. Na taką samą. Ale to fajnie chodzi. Póki co kupię sobie Tatrę w sklepie do picia. Tylko na tyle cię stać? Na razie tak. Czekaj, bo coś się dzieje. Błoto kontra Tatra.
Siema. Siema. To podobnie jak Bieszczada. Skakuj za fajerę i dawaj do przodu. Nie chcę mu odbierać zabawy. Gdybyś chciał tę swoją pszczółką, to byś to kurde kupił i jedną... Nie przypominaj mi. Powiem wam, że to tak sklejone auto pod warunkiem, że nie ja je muszę wyciągnąć. Zaraz go nawinie na drzewo. Sam powinien pojechać. Tak, bo się odłączy, nie wiem, co dałem. A z drugiej strony ktoś jest? Pojechał w kolejny. Nie. Nie puści go. Czego przestałeś dodawać gazu? Odkleić troszkę paluszkiem. Żeby tu wyrył teraz. O to chodziło, o to chodziło.
błoto. Błoto, to co to błoto, to jest... Błoto, chłopie, dieselem. Błoto na wydechu, co nie? No, to jest... Jak się to stanie na kolejku? Dobrze, dobrze wysmażone. Ale ropy to musiało tu zjeść, co nie? Ale chłopie, wszystko tu jest. Sztywny hol taki ładnie zamocowany, mi się to podoba. To jest full opcja. To bańka wiesz, nawet jest wiesz, tu tyłu. Sztywny hol wygląda jak taki rycerz, nie? To jest to. Ale będzie pewnie tutaj dalej. Jeszcze. Jak ty wiesz, przednia blokada, że nie chcę tu patrzeć, pewnie. No to nie skręcisz na przedniej blokadzie jakiejś. Przód naciągać. Nie wiem czy słyszeliście, akcja jest taka, że przedniej blokady nie chcą się rozłączyć i przód wyłączą, żeby w ogóle skręcić, ale nie wydostanie się z tego bajora. Dlatego tu trochę zryli, będą za przód wyciągać. Wjechał buldożer! No, a to jest jego urobek. No, bez strat. Jedzie teraz Star. Zobaczymy jak Star idzie po kolejnach od Tatry. Ale pewnie będą tutaj boczkiem próbować. A tu chyba do tej. To dwie pieczątki są, tam jest druga, tak? Robi z odziowiem tak jak ta Tatra. Ale w Tatrze też takiego rozbujania brakowało. Coraz bardziej się przebija. Nie poddawaj się. No i to jest wyciągarka tak przyredukowana. Zobaczymy co zrobi. Ja bym chętnie, że to nie mój. O. Ciebie? Nie, coś tam. Dobra, wystarczy. Tak, Darek jest. Pilnuje. Jeszcze raz. Używało tu standardki. No pod tym względem w 660 lepiej, że jest tu z przodu widzisz wszystko. O wyciągarkę mi chodzi, co nie? Że jak się zablokuje, to sobie po prostu odciągniesz. Z przodu. Tak. Sabotaż. Jedno o drugie i taka flaga by się zrobiła. O właśnie, dwa przykle i będzie flaga. Weź to od razu przesuń kawałek.
jakbyś się przewracał. A ten ma oponę. A spadł jak na oponę. Przyjechał jak po swoje. Jeszcze pół metra. Jeszcze. Bez zgrzytu zmiana biegu? To mało agresywne. Do tyłu idzie agresywnie, do przodu nie. Jeszcze mają u nas w Bieszczadach drzewo, tak? Może. W takich warunkach to pełen załadowany kloco jeździ. Ale z silnikami tymi oryginalnymi, czy na tej... Znaczy diesle. Zazwyczaj Daylandy też jest. To jest W400? Tak. Co, przytuliłbyś takie opony, co nie? No. Dopiero byś pokazał, co potrafi się. Przejażdżka! Czym jedziemy? Co to jest za auto? Actros, o! Taka jedzie tu! Co się tam podziało? Widzę, że to nie tylko ja umiem uwalić most.
Co to się stanęło? Tutaj mamy specjalistę od uwalonych mostów, to znaczy od uwalania mostów, a nie od naprawiania. I się też udało. No i co teraz? Co tak sobie niezdecydowanie nie jechaliście? On tu przynajmniej nie zostanie jak prawa, na kilka minut. Ale jeden krzyczał w lewo, drugi w prawo, inny nie to kierowca tak zrobił. Powiedz, co, dieslocholik, co? Co? O, bardzo dobrze urwał most. No. Można? Można się bawić? Ja też tak umiem. Zobacz, piąty dzień rajdu, a organizator czysta rączka. Czysta rączka. To nie most, to drążek. Drążek kierowniczy. Także jeszcze będzie jeździł. Zaklepią i będzie. Bez kombinerki? Jest. Dobra, poszło? Ale wyszło? Wyszło. Nie, potrzebne jednak. Otóż ją. Może. BMG. Siedzimy na trak mechanika. Normalnie? Chyba, że jest za niski bieg zajebał. Nie. I cyk dwójeczka, kurwa, ma być. Mówiłeś chwilą o... Teraz to już chcę wjebał. Drag mechanik jeździł pszczółką, to teraz na odwrót, nie? To jest bujecz. Bez ręcznego, jak nie spuścisz, to nie ruszy. Gdzie tu ręczny? Kurde. Mam taką grę i tutaj jest też zapisane. Trąby, trochę lecisz do tyłu, hamuj, kurwa. A nie, to i we kurwa. Kurwa! Trąby i wyjeżdżamy. Gdzie tu klakson? Tu, kurwa, linka. Jak? To? No ja... Nie, bo to nie sterowne, kurwa. A? O, co spadło? Tutaj się nie zmienia biegów ze sprzęgłem, od razu ci powie. Dodaj trochę gazu i spróbuj wsadzić kurwa trójeczkę. Idealnie. Bez sprzęgła, bez niczego. Prąta pójdzie. Ale Lukia też? Nie, wszystko bez sprzęgła robi. Teraz musisz jej dodać gadziku, żeby dwójkę wsadzić. Czy już wsadziłeś? To taki półautomat, tak? No, wsadziłem. W ogóle na sprzęgło. Cześć! Dzięki za imprezę, hej! Ile tu jest koni? 460 teraz. Rundka jeszcze tam na górę, co? Na górę to nie, ale chcesz to po asfalcie se zapierdalaj. Chyba, że jesteś najebany. Nie, ja trzeźwy. Tak. Spytaj się ich. Może ty jedź, bo to... Też tak myślę. I tak odlecimy. No dobra, to ja tu piekło. No ja... Lepiej tam z tyłu? Loża. Co, fajny klamot, nie? Naczepy jakieś ściągasz? Co?
nie? Ja nie umiem samą ciężarówką jeździć, dopiero z natępem. Ale jak stara kupisz, to laweta będzie, co? No. Stara będzie. Patrz, to wszystko bez sprzęgiełka robi. No, elegancko. I to jest skrzynia, która nie ma żadnego synchronizatora. No. Jakbyśmy tam gdzieś na prostą pojechali, ogranicznik bym wyłączył, to paket 28 lecę tą ciężarówką jak dzik. W ogóle jak wyłączę ogranicznik, to masz... Tu nie jestem w stanie na tej drodze tego na przykład na szóstce pokazać, jak turbo by się w niej dobrze rozkulało, jak ona idzie, bo tu jest skręta droga, wiesz? Tak, tak, ale tak. Ale przez cały czas teraz dołem idzie, nawet nie ma 1500 obrotów. To jest fura na autostradę, a nie na takie coś. Ty, może w Bieszczady bym ją przyjechał. No. Jak chcesz, jest gdzie parkować, jakby co. Tutaj jest takie dziwne uczucie, bo masz dosyć wąską kabinę, a auto jest szerokie i siedzisz troszeczkę oddalony od osi jezdni. Musisz tak, w szczególności tak uważać, jak się mijasz z jakąś inną ciężarówką, żeby zachować duży odstęp. Bo masz jeszcze rurę, nie siedzisz na skraju kabiny, tak, tak jak tak, w planie, tak. Czy w innej normalnej ciężarówce. Dlatego drogą jedziesz ty, nie ja. Jeszcze na początku do Bimedia sprawiały trudności redukcje. W szczególności z piątki na czwórkę, gdzie musisz skrzynię przerzucić z górnej na dolną, prawda? Teraz już tego problemu nawet tak... No ale skrzynia też ma 1 600 000 km, ona nie działa jak nowa skrzynia. Tak, wiesz? Tak, tak. Który to jest rok? 2004. No. Nie pokrywa. 2004. Widzisz, kurwa, kierownicę miałem sobie kupić już 1 000 razy. To jest kierownica z Mercedesa 815. Owinięta taśmą, tuning. Taśmą, najlepsza owinka z taśmą. No bo ty już nie wiesz, tak? Na razie! Teraz tutaj muszę zobaczyć, jak to wygląda. Ja to jest słaby. Tak? To nie jest ten 244, którym jeździliśmy, ale 266 też jest spoko. Puścimy może losa, zobaczymy, czy da się wygrać. Up i bup. Zielony wygrał, zielony wygrał. Dzisiaj jest przeciąganie liny, później będzie tank crash. Ale nam się już tu nie chce siedzieć, mamy 7 godzin do domu, nawet 9, bo jedziemy Silveradem. Michałek już czeka, trzeba będzie jeszcze go umyć. W sumie siedzimy tu już od czwartku, no to chwilę żeśmy już tu byli. Mam nadzieję, że dobrze żeśmy nagrali tutaj, to nie miała być jakaś relacja czy coś, wiadomo, tylko naszymi oczami. Trochę żeśmy się pobawili, także... Chyba spadamy do domu. Dzięki wszystkim, szczególnie organizatorom za to, że nas tutaj wezwali, pokazali nam trochę świata. My się trochę nie przydaliśmy, nie wzięliśmy pszczółki. Nauczyliśmy się trochę rzeczy, będziemy wdrażać różne zmiany do naszego kanału.
Mam nadzieję, że na lepsze. Pozdrawiam również wszystkich ziomków, których spotkałem tutaj. Podchodziliście, przybijaliście piony, zajebiście. Podoba mi się to. Coś tam się wypiło. Także oby więcej takich imprez i więcej takich filmików. Cześć! Jeździć na rowerach, będziemy upalać rowery. Nie Land Rovery, tylko takie korbotroniki.